No, moi drodzy, Banfinders. Czekaliśmy długo, zagramy sobie w końcu i wybieramy postać. To może. Może takiego bydlaka. Jakiego bierzemy? Takie długie włosy. Kobita taka, ona dosyć dziwnie wygląda tutaj. Ja myślę, że takiego weźmiemy. On mi trochę Brada Pitta przypomina, trochę takich lata 80., 70., nie, 80. raczej taki no. Fajna fryzura, powiem wam. Nazwiemy się Bonkol. I oczywiście lecimy z tematem. Chyba jest okej. Jak tam, mamy to po polsku czy nie? No jest, oczywiście, że po polsku. No oczywiście, że tak. I muzyczka jest. Okej. Kona. Pytanie, czy ta muzyka jest dostępna? Muzyka. No dobra, niech jest ta muzyka, dobra. I teraz tak. Quality Games. To jest studio, które się nazywa Quality Games, więc to musi na pewno dobre gry robić. Wyślij informację zwrotną. Dobra, no to co, zaczynamy. Tak. Zaczynamy całkowicie od nowa. Dowiemy się, o co chodzi. O. My truck's stuck here on the side of this road, and there's good folks counting on me. Gotta move this load. That's why I drive my 18-wheeler all across this big old Duke Tucker, Lady Dragon, Sebastian, Dark Samantha. Oj, agent. Gdzieś w Ameryce. Wstawaj, młody! Agregat się popsuł! Weź akumulator z naszego pick-upa i napraw to. Czekajcie, ja wam to przedstawię gdzie indziej. A on coś serio tam gadał? Możemy zrobić tak. Dobra, zobaczymy tak. Więc, moi drodzy, okej. Okay. Weź baterię do bagażnika, włóż ją do generatora. Skok, ruch, kucnij. Dobra, cyk. Tutaj możemy posprawdzać, co mamy. O! Czyli ja dolary zdobywam. Dobra, przede wszystkim widzę, że jest problem z tym. Będziemy musieli sobie zrobić tą belkę inaczej. Czekajcie. Już wam powiem, jak to zrobimy. Tą belkę sobie damy tu na dół. O, myślę, że tak może być nawet. A, niech tak jest. Dobra, i teraz u góry macie najważniejsze rzeczy, że tam jest ile hajsu i tak dalej. To niezła gra bekowa, nie wiem. W każdym razie można podnieść opuszki i tak dalej. To jest jeden z twórców pewnie. Możemy nim rzucić. Jakaś walizka. Czy możemy otworzyć? Aby podnieść? Nie, nie możemy. Czajnik. Kubek kawy. Kubek taki. O co z tym chodzi? Że ja sprzedaję te śmieci, tak? No dobra, to ja będę sprzedawał te śmieci. Każdy hajs się liczy. Kosz na śmieci. Dobra. Co tam dalej możemy sprzedać? Co to jest? Your poster here. No, your poster here, no. Strona komiksu dodana do kolekcji. Super sprawa. Co?! Kebab? Jezu, ale zgłodniałem teraz. O, ja cię. Ale serio zgłodniałem. Zjadłem kepsika. Czy to kolejny symulator znanej polskiej? Tak, tak. Tutorial. Witamy w Banfinders. Moi drodzy, wyjmij akumulator z bagażnika samochodu, włóż do agregatu i użyj komputera, aby znaleźć zlecenia.
Niesamowita sprawa, dobra, gdzie jest. O, ho, ho, o, ho, ho. Wujek Billy, wyślij zlecony. Okej. Dobra, posprzątajmy tutaj. Ale kebabika byście zjedli, co? Dzisiaj. Czuję to. Czuję to. Byłoby jedzone. Akumulator. Wyciągamy z samochodu. I dajemy tutaj. Mam wiadomość. Jak otwieramy wiadomość? F1? Nie. Sprawdź e-mail w sprawie pracy. Aha. Barnhub. No to niezły Barnhub. Zadania. Przeczytany. Niegrzeczny jeleń dla kolegi, moi drodzy. Cześć, Barnfinders! Czy możecie pomóc staremu koledze? To my jesteśmy tą firmą. Słyszałem, że w starej czerwonej stodole wciąż jest niegrzeczny jeleń! Tu pewnie chodzi, wiecie, o to, że jakiś stanik jest. Czy mógłbyś go tam dla mnie znaleźć? Jeśli się uda, to będzie kasa. Dzięki, Mik. Miko. Dziękujemy za bycie lojalnym klientem. Spółka Miko. Jako symbol naszej wdzięczności dajemy ci darmową przepustkę do pobrania naszego katalogu produktów. Mega powiększenie teraz, Winnie Boonie. Wypróbuj nasze pigułki, Kubuś Energex, już dostępne. Mamy ponad 18 tysięcy zdumionych rezultatami, zarejestruj się online. No, to są te stare spamy. Już teraz się nie dostaje takich, nie? Ja pamiętam, może jakieś 10-15 lat temu to były w maile zapełnione tymi spamami, że tam powiększ swojego penisa, nie? Już teraz, czy coś. Ja to kojarzę, że to... Ale teraz już ja mam dużo maili. Ja mam chyba z 5 czy 6 adresów e-mail. I tak nawet w tym spamie czasami przeglądam, to już tak mniej. Czasami się zdarzają jakieś takie, wiecie, tak chamsko wyglądające zdecydowanie jak zwykły scam, takie zwykłe oszustwo. Ale już nie ma na pewno z takimi, z tymi, no... Wiecie z czym. Także już coraz mniej myślę. Znaczy wiecie, bo różnica polega na tym, że teraz to było nie do wyobrażenia, żeby 15 czy 20 lat temu w radiu czy w telewizji była reklama, w publicznym radiu czy w normalnej publicznej telewizji za dnia, żeby była reklama o konarze, żeby płonął i tak dalej. Nie było czegoś takiego. To był wstydliwy temat albo nawet zakazany taki, że to nie można było tego reklamować. I tylko w internecie, mailami gdzieś tam, nie? Takimi skamerskimi się można było dowiadywać o tym i tam, i tego. Teraz to już o wszystkim gadają. Wygraj bilet do kina. Recykling dla Ameryki. Martwimy się o środowisko. Aha. Talok. Aha, i tutaj można kupować rzeczy. Komiks. Czyli mamy jeden komiks, dobra. No to co, jedziemy. Pierwsze zadanie. Sklep, którego właścicielem jest wujek. To jest to. A gdzie jest pierwsza stodoła jakaś? Aha, bo my nie mamy... Przyjmij zlecenie, dobra. I tu jest stodoła. Paliwo trzeba kupić za $50. Aha! Ale... Czekajcie, czekajcie. Ja chyba niepotrzebnie kupiłem paliwo, bo... Nie poszukałem, a tutaj może jest paliwo. Ulepszanie podłóg. Dobra, coś tam znalazłem. Tu jest wujek. Tu jest... A, widzicie. O, jest część jedna. Tu się coś gra? Koszykarzem nie będę. Żyjesz? A, żyje, dobra. No, nie zrobiłem mu krzywdy jak coś. Proszę się tu nie denerwować.
Dobra, jedziemy. Wracasz do siebie po 16? Tak, bo dzisiaj jest o 17:30. Pokaz premierowy, jest konferencja gier VR-owych, które będą wychodzić, gry VR nowe. To ja muszę to oglądać. Miłosne gniazdko Dwayna. Tutorial. Przeszukuję opuszczone stodoły. Jako barn finder twoim zadaniem jest znajdowanie zamówionych przedmiotów. Poszukaj innych wartościowych przedmiotów, możesz je sprzedać w swoim sklepie. Szukaj dodatkowych przedmiotów. Wróćmy do roboty, dobra. To ja już tą misję, ja ją robiłem już kiedyś, bo to jest początek gry. Myśmy wtedy w demo grali takie. To w tym demie było takie, ta misja już była. Więc wiem na pewno, że musimy tutaj przeszukać te rzeczy. Tutaj mamy książki. Ogólnie, wiecie, to jest tak jak ci poszukiwacze w tych stodołach, że potem będziemy też licytować stodoły i tak dalej. Staramy się wszystko tutaj zbierać i spieniężyć. Puszki stare, jakieś świeczki. Sprzedajemy to na złom potem. O, paliwo. Telewizor jakiś, ale ten telewizor nie za bardzo. Tutaj jakieś rzeczy, tu jakieś pierdoły. Dobra, to nie da się otworzyć. To trzeba naokoło. O, pan Gustaw. Ale czekajcie, aby odłożyć, aby rzucić przedmiot, aby zaznaczyć do transportu. Aha, czyli ja mogę sobie to... To jest żaba, moi drodzy, śmieszna. A, to w ten sposób. No i co? Co to ma być? O, klucz. Dobra. Bierzemy, zbieramy. That boy. O, that boy. Telewizor weźmiemy, to sprzedamy. $70? Kurde, panie. To jest symulator złomiarza. Co tam jeszcze ciekawego weźmiemy sobie na stół? O, to nie. Co to jest? To jest jakiś wilkołak. To możemy zebrać. To nie. O, tu jest jakiś... Spragniony plakat znalazłem. Dobra, tu są jakieś czaszki. Trochę to jest przerażające, że tu jakieś czaszki znalazłem. Tu mogę to otworzyć. Aha. Okej, okay, wyrzucamy, otwieramy. I dźwięk tu jest. Kosmiczny. W Ameryce, bo kosmici tam lądują. To coś z kosmitami tutaj. Tam było, że jakiś kosmik. Czaszki, mąka shake. Dobra, czekajcie, bo tu jeszcze do góry musimy iść. A, tu jest ten jeleń. Dobra. Mamy go. Naciśnij, aby odłożyć. Okej. Co tu jest? Gumowa lala? Za 16? Bierzemy ją. Rozumiecie? Bierzemy to. O la la. Dobra, idziemy jeszcze coś takiego. A, tu jest faktycznie, tu jest ta srajtaśma, to są te znajdźki. O, a co to?
Złoty papier toaletowy, słuchajcie, tu jest. Tylko tam trzeba jakoś dostać się. Ja muszę ustawić z tego. To chyba tak trzeba się dostać, nie? Tak mi się wydaje. To jak my tam się dostaniemy inaczej? No, wskocz. Muzyka jaka, jakbyśmy odkryli złotego grala. Kurde. Aaaa! Dobra, zróbmy to inaczej. Dobra, zrobimy tak. Na spokojnie. Tak, wejdziemy tam. Na spokojniutko. Tylko coś wyżej trzeba dać to, o. Aha, bo to tak mogę obrócić. O! Dobra! Damy radę! Skoczymy tam. Hopla, 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 hopla! Kurczę mol! Jest ryzyko! Jest ryzyko, jest zabawa, co prawda, ale... Hopla, 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 hopla. No nie! No patrzcie, jaką zajebistą wieżę już zrobiłem. No wskoczże! Wskocz! O! O! No świetnie. Nie muszę chodzić podobno, czyli jak? Zaznaczyć do transportu. I to samo się po prostu przeniesie? A, okej. O, motocykl mamy, bo to jest część motocyklu, dobrze. Pigmeje jakieś, czaszki pigmejów. Czyli coś jeszcze da się tu zebrać? Czy coś jeszcze da się tu... zebrać ciekawego? O, tu jest wilk. Statua wilka. Tu coś się... O! Dodano do kolekcji. Tu coś jest. O nie! Delirium. Widzimy kosmonautów. Nie kosmonautów, obcych! Miałem tego nie pić chyba. No dobra. Taczkę wejść? To idziemy po taczkę jeszcze. O, krzesełko. Czekaj, gdzie jest ta taczka? Ona była na zewnątrz czy w środku?
Ja ją chyba wywróciłem. Czekaj, jest tu jeszcze? Gdzie jest ta czunia? A jest. No i to będzie wszystko chyba, nie? Da. O-o, interesujący człowiek wykazuje duży potencjał. To jest Bobby Gray, to jest jakiś... To może jest kosmita, nie? Teleportuje losowe przedmioty, aby kontynuować eksperyment. Dobra. Czy Barnfinders mogą nas uratować? Odwiedzone stodoły będą miały nowe przedmioty, kiedy do nich wrócisz. Okej. Okay. Dobra. I teraz tak, teraz się nauczymy nowej rzeczy. Tutorial. Jak prowadzić lombard? Rozładuj ciężarówkę używając przycisku na stacji magazynowej. Użyj przycisku akcji. Dodatkowe automatycznie przemierz na półkach. Otwórz sklep w ciągu dnia. Okej. Okay. Czyli tak. Naciskam. A, i on nosi teraz te przedmioty. I tu są te rzeczy. Dobra. A, dobra, i to jest ten motor. I ten motocykl to musimy tutaj zanieść. Poczekajcie. Ciemno jak w bani. Jeszcze nie ma jak poskładać tego. Co tu tak? Au. Dobra, to jest nasz ten. A to jest poprzez e-mail. Dobra. I co, możemy telewizor wystawić? A, za 70 dolców. No dobra, no to wystawiamy go. To jest żaba. Oh, that boy. To jest żaba, która jest częścią jakiegoś większego planu. To musimy ją zostawić. Bo jeżeli żaba jest, kurde, częścią planu... Taczkę możemy sprzedać. To jest jakaś super, super taczka. O. Biblia, czy tam jakaś książka... A nie, to jest książka czarnej magii. No to jakiś czarnoksiężnik sobie to kupi. Czarny mak. Dobra. Lisek! Czy tam wilk? A, i teraz mogę zbudować półkę. To mi się opłaca bardziej... To mi się bardziej opłaca. To jest więcej warte. O cholera, żaba na monocyklu. O cholera, co się stało? No, tu jest pani Zofia. Nie mogę jej w żaden sposób chyba tu postawić. Dobra. Tu jest taki wściekły shop. Nie no, myślałem, że tutaj się da zrobić, ale chyba nie bardzo. No i tutaj jest duże coś, ale to też tego na razie nie zrobimy. Dobra, czyli oddajemy to w tym zamówieniu. Zapakuj i wyślij. I dostałem już hajs.
To trzeba, słuchajcie, tutaj ulepszyć jedno wyjście tu. Dobra, no to ulepszymy to. Kup. Okej. A co to jest? Zero czy Q? Zero? A, bo radio jest tutaj, dobra. Kup, aby ulepszać. Zbuduj kup. Kup ulepszacz. Dobra, to muszę kupić ulepszacz. Gdzie go kupić? Ulepszacz kup. Okej, kupimy. Dobra, to ulepszacz działa w ten sposób, że bierzemy numer 4. Aha. Nie można ulepszyć, to jest zablokowane. No dobra, ale to ja nie mam tyle pieniędzy, żeby to ulepszyć teraz. Zbuduj średnią półkę, okej. Bąkol, patrz, czy przedmiot jest duży, mały czy średni. Musisz umyć niektóre, żeby je sprzedać. Dobrze, to już sprawdzamy. A gdzie miałbym ją umyć? Nie mam takiego narzędzia, to muszę kupić, tak? Miko, it should work. See you later, partner. Chyba nie mam. Na dachu? Co ty gadasz? Co ty dajesz? Nie da... Co ty dajesz? Gdzie? Tu na dachu? Ty, faktiko. Jak tam wejść? Tędy jakoś. Nie, tu nie wskoczymy. Jakąś drabinę czy coś? Dobra, weźmiemy tam do góry, podskoczymy. Patrzcie, tutaj dajemy to. Dajemy teraz jakieś tam beczunie, śmieć. Po tym nie da się skakać za bardzo. A po tym? Po beczkach nie za bardzo. Po tym? Zobaczymy. No to jeszcze troszeczkę. O, tu coś jest. Dobra. Nie wiem, co mi to daje, że znalazłem ten papier złoty, ale sprawia mi to frajdę. Niech jest. Dobra. Equip i tak dalej i lecimy. Dobra, 162. Dobra, to co? To teraz idziemy spać, czy jak? Dobra, ja bym chciał otworzyć sklep, ale jest noc. Idź spać. To niezłe spanko. Otwórz sklep. Dobra, inaczej klienci nie przyjdą. To otwieramy sklepik, czekajcie sekundkę. Już? Dobra. Mogę wystawić zaraz za biurkę, masz miejsce? Hmm.
No dobra. Open. Jak otwieramy? Dobra. Licytujemy. Okej. Okay. Podjada? Nie no, to jest ten baton taki musli z diety, co mi jeszcze został ze wczoraj. O! Mamy to. Co myślę o lądowaniu na Księżycu? Gościu się pyta. Targuj się. No dobra, sprzedaj. Ale wariatka. El wariatka to była. Telewizor? Panie, telewizor to... Musisz zapłacić. Więcej nie zapłacę? O, dobra. Kupił, patrz jak tańczy. Gościu, ale to... To nie jest tak, to ty musisz... Panie, to był super telewizor. A ty wujek? Wyczyść brudne przedmioty na stacji czyszczącej. Gdzie jest niby stacja czyszcząca? A tu... To trzeba mieć pieniądze, żeby to wyczyścić na tej stacji. No. No, no tutaj, panie, to jest czarna magia. Licytuować musimy się. No. Więcej nie zapłacę. No to łohoho, no. Ty, a czemu to nie działa? Jak to jest średnia półka, a to jest przedmiot średni. Czemu to nie chce działać? Dziwne. Czym jesteś zainteresowany? Taczką? Poszedł sobie! No fajna taczka, gościu! O co ci chodzi? A bo on jest brudny jak ta lala, no. No ja muszę to tutaj zrobić jakoś. We are open i koniec otwarcia. Co zamk... A, dobra, jeszcze jest kolejny. No kupisz, kupujesz tą taczkę? No ale targuj się. No dobra, jak już dorzuciłeś, to sprzedajemy. Ej, ale on jest przerażający, ten gość był. Dobra, jak to jest? Przeczytaj e-mail w swoim komputerze. Cześć, dzieciaku! Właśnie rozpoczął się nowy turniej Wojny Bidów. Miko, chodźmy do magazynu pod mostem i wygrajmy go. Ja, ciekawe jak ja mam, będę miał pieniądze. Skąd? Jeśli znajdziesz w nim silnik samochodowy, wyślij go kuzynowi. No dobra, no to zamykam ten sklep. Twoje półki są puste, to prawda. No to co, jedziemy. Gdzie są te wojny bidów? Tu? Czyli mi zlecenie. Banhub. Podjedź. Jedziemy. Jedziemy, El Variato. No, skorzystać z zasobów, by naprawić zepsute przedmioty. Dokładnie.
Dobra, tutaj generalnie jest taka sprawa, że będziemy musieli coś licytować. Twoim celem jest. A, to jeszcze pamiętam, to jeszcze grałem do tego momentu. Czyli twoim celem jest przebicie wszystkich ofert. Użyj małych, dużych bidów, no i potem po wygranej się baw tymi przedmiotami. Tu są ziomeczki. Ale, co ty? Mieszkasz z wujem? Świetna wiadomość, gościu. Dobra, super. Co tam w śmietniku, goście? Tu jest ten gość. Witamy w naszym specjalnym wydarzeniu. No nie chcę kupować teraz. For sale? Czy rozpocząć licytację? Dobra. Hej młody, wiszę ci $600 do diabła. Wujek mi dał $600. Nice. Woohoo! Licytujemy! Dobra. Te. Daję. Mam na ciebie oko. No, kto da więcej? O nie, Sebastian dał więcej. To ja przelicytowuję. Samantha dała, Sebastian. A bere 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 bere. Wygrałem magazyn. Złodzieje mogą mnie okraść, to tak. No i to jest mój magazyn! No i zobaczmy, co tu się wydarzyło. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj dostaliśmy za 400. Zobaczymy, czy to coś warte jest w ogóle. To nie, to nie. Na razie słabo coś. Dobra, coś tam znalazłem. Opona. O. Dobra, to też. To tu nie. Tu coś się unosi, dobra. United States, Kanada, Portugal. No dobra. Ile tam zarobimy, to tyle zarobimy. Plakat ze ściany. Tu. To trzeba dobrze przeszukać, bo tu coś może być ukryte. Patrzcie dalej. O. Instalacja elektryczna. Bezpiecznik. O. O, Holender, samochód. Ja. To żeśmy rozbili bank. Opłacało się. Czyli można zmontować ten samochód. Może my będziemy go składać. Tu jest opona, dobra. Jeszcze do piwnicy idziemy. O, klucz francuski, laseczka. A co to? Ja, odkryliśmy silnik. Stary telewizor. Żaba kolejna, tańcząca tym razem, Dad Boy. Pin-up girl. Bridge Garage. No dobra, czyli jeszcze coś jest do znalezienia. Opona. I to wszystko już będzie? I... Woo!
Wszystkie przedmioty, moi drodzy, to kończymy. Jak wszystko znaleźliśmy... Oj, chyba wyszliśmy na plus w tym. Ja wracam. Ja wracam. I on ten samochód tam próbuje władować. Co ty gadasz? Ej, złotego papieru nie znalazłem. Ciekawe, czy tam był złoty papier. Co? Pokaż. Czy wszędzie jest złoty papier, czy nie? Chyba nie. Albo tu? Brzmi! O! O! Muszę tą przeszkodę. Oj, 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 muszę kupić siekierę. Beloved customers. Cash only. See you later, partner. No, no, niestety, dobra, jedziemy, wracamy. Siekiera, siekiera, motyka. Hej, 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 hej. Mamy wszystko. Rozwalić skrzynki w magazynie? A ja nawet nie wiedziałem, że coś może być w skrzynkach? A, to nie wiedziałem. No dobra, w każdym razie jesteśmy, musimy to rozpakować. Wuja, rozpakuj to. Silnik. To. To trzeba naprawić. Krzesło jakieś. Okej, okay, lale trzeba naprawić. Dobra, oni potrzebują hajsu. Amortyzator. To jest część czegoś, ale... Czy oni razem jakoś? Przybliżyć, oglądać transport, nie sprzedaż. To jest część czegoś, jakiejś rzeczy. Dobra, w każdym razie, zobaczmy tutaj jeszcze. Czy my ten pojazd przyholowaliśmy tutaj, czy nie? To gdzie jest ten wóz? To my dostaliśmy instant za niego hajs? A jest tutaj. A tutaj jest jakaś stacja naprawcza, nie? Trzeba na... A, czyli potrzebujemy stację naprawczą, żeby bawić się w naprawę tego. 1200. Kolekcjonerski. I umyć trzeba. No nic, no potrzebujemy trochę rzeczy. Radio? Kierownica? Czyli rozumiem, że to nie są części samochodu. To możemy śmiało tak sprzedawać. Jak najbardziej. Amortyzator też. Ściana. Jak ściana duża, czekaj. Półka ścienna. Ściana duża. Aha, tu? A jest, faktycznie. Tu to.
A, dobra. Czekaj, czy to mogę założyć? Chyba nie. Dobra, opony sprzedamy. Weźmiemy te opony, sprzedamy tu. Nówki sztuki nieśmigane, świeżutkie, nowiutkie. To musimy dać tam, bo to jest chyba do motocykla, żeby złożyć go. Tu musi być stacja chyba naprawcza, z tego co kojarzę, żeby móc w ogóle bawić się w taką naprawę. I teraz tak, tu jest coś takiego. To się nam przyda. Duży, czyli tu. Dobra. Kierownicę sprzedamy na ścianę. Dobra, ściana tu. Ciekiero może zrobić sobie przejście do garażu, tak? To zaraz zobaczymy. Jeszcze jedno. Jeszcze to. To jest brudne. Przejście do garażu? A, faktycznie. No dobra. Czy ja już wszystko mam wyciągnięte, to co bym chciał? Zróbmy tu porządek. Żeby jako to wyglądało. To jest do naprawy. To na pewno trzeba naprawić. I telewizor też. Niestety jest uszkodzony. Pęknięte coś ma. A, z przodu ekran, dobra. Zabytkowy. Idziemy teraz spać, no. A, jeszcze przedmiot zadania mamy, żeby zrobić. No i zapakuj i wyślij. I mamy to, ale teraz tak, idź spać. Nie, nie, nie. My zrobimy stację myjącą. Upgrade. Welcome to Miko. See you later, partner. Gdzie to się robi? Kurde, nie wiem w sumie. Czwórkę kliknij. A tak. Jest. A dobra, jest. I trzeba umyć. Odłóż przedmiot na stację mycia i umyj. Okej, dobra. I bierzemy tego brudasa. Ale on jest nadal brudny. Czekaj. Nie rozumiem. Aha. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent, to biedy jest 100%. O, jest, dobra, wyczyszczony. A, no to teraz to tak.
I to jest średni. A nie wiem, gdzie się średnie daje. Tu? Dobra, to najwyżej to szybko tam damy. To gdzieś jeszcze jest. Coś wypadło z tych skrzyń, co je rozwaliłeś. A faktycznie. Obiekt do użycia jakiś. Czyli? Tu nic. Nie wiem, gdzie on wypadł, ten obiekt do użycia, ale okej. No i dobra, i teraz jeszcze można zrobić... O, to jest lala, to lalę też trzeba umyć. Chodź. Ty, ale lala się przyczepiła, halo! Halo, lala! Co robisz? O, kotek! Nogę trzeba umyć. Dobra. No i dobrze. Coś jeszcze jest brudne? Na razie styknie. Ty wuja tu robisz? No i za nami w sumie taki, można powiedzieć, pierwszy wyczerpujący dzień. Nie no, w sumie już drugi.